Halo, halo, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejną dawkę piłkarskich emocji. Przed mikrofonem Dariusz Szpakowski, kłaniam się nisko, a moim towarzyszem na stanowisku komentatorskim będzie dzisiaj Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals. Ekipa Comets zagra przeciwko Krakens. W meczach towarzyskich chodzi przede wszystkim o to, by zweryfikować w praniu słuszność pod... Pewna interwencja bramkarza nie dał się zaskoczyć przeciwnikowi. Rywale najwyraźniej liczyli na jego dekoncentrację. Cóż, nie tym razem. Giovanni Lo Celso. Fred. Modric przechwytuje tę piłkę. Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Luka Modric! Nie ma bramki, to był słupek. Piłka wraca do gry. To musi być bramka. I jest gol, proszę Państwa. Ależ otwarcie. Mamy pierwszą, jakże ważną bramkę tego spotkania. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Batshuayi. Werner teraz ma piłkę. Kiepskie podanie, zupełnie bez pomysłu. Strata piłki. I piłka przechwycona przez Modricia. Comets coraz bliżej bramki rywala. Wybiega na pozycję. Gol! Karim Benzema! Fenomenalne zachowanie. Zasłużone gratulacje. No i mamy 2-0, ale jak to mówią, piłka wciąż w grze. Prostopadłe podanie, będzie groźnie. Jest przy piłce, będzie groźnie. Udało im się zmniejszyć różnicę bramkową. Przegrywają tylko jedną bramką. Jeśli pójdą za ciosem, może być zaraz remis. Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Dobra decyzja arbitra. Drużyna będzie egzekwowała piłkę z rzutu wolnego. Ciekawe, czy spróbuje szczęścia z tak daleka. Mógłby się pokusić o strzał. Byłaby piękna bramka. De Gea, czujnie, nie dał się zaskoczyć. Przeniósł piłkę nad poprzeczką. Koke, dośrodkowanie spod chorągiewki. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową. W każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Nathan Ake. Fred. Werner. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Świetny przegląd pola. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. Walker. Misi Batshuayi. Gwizdek. Rzut wolny. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożniej. Gomez. Marcos Alonso. No, wyraźny sygnał od trenera, żeby teraz grali pressingiem. Chyba zaczną grać odważniej w obronie. Zobaczymy, czy to poskutkuje. Gracze Comets nie utrzymali się przy piłce. Za linię obrony bardzo sprytnie. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Rozpoczynają kontratak. Cały stadion zamarł. Już się wydawało, że gospodarze stracą bramkę i prowadzenie, ale nie, nie tym razem. Karim Benzema. Nie spieszą się, rozgrywają. Angel Correa. Przy piłce Karim Benzema. Ładna okazja. Obronił teraz, a mogła to być druga bramka tego zawodnika. Bramkarz wychodzi zwycięsko z tej konfrontacji. Piłka dośrodkowana z rogu.
Ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Batshuayi. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Dobre podanie na wolne pole. Świetnie blokuje obrońca. No i znowu świetnie zablokował ten strzał. I przed nami rzut rożny. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Dobrze odczytał intencje rywala. Dini. Piqué. Fekir. Nathan Ake. Batshuayi. Niezła okazja do kontry. Ależ ich przechytrzył. Znakomita okazja. Znakomita okazja, ale oblak górą. Wspaniała interwencja. Fred. Walker. I piłka przechwycona przez Modricia. Batshuayi pokazuje się do podania w środku pola. Genialne podanie. Gol! Mamy teraz remis. Stan meczu wyrównany. I oto mamy powtórkę tej akcji. Naprawdę może imponować pomysł i zgranie w stylu słynnej tiki-taki. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Świetnie urwał się teraz obrońcy. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. To jest interwencja z faulem. Może poskutkować żółtą kartką. Werner. Jest gol! Jest piłka w siatce! Udało im się i teraz prowadzą. Jest 3-2, no i oba zespoły będą teraz szaleńczo szukały kolejnych goli. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Fekir. No udało się wymanewrować obrońców, popatrzmy. Nie udało się tym razem uciec z piłką. 3-2 to wynik po pierwszej części spotkania. Już grają. Po przerwie liczymy na jeszcze większe emocje. Prowadzący zespół Krakens będzie musiał bronić się przed atakami rywali. Giovanni Lo Celso. No i kolejne jego dobre podanie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Do przodu, Komec, coraz bliżej bramki. Luka Modric! Jest! Bramka dająca wyrównanie! Naprawdę ciekawie nam się tu zrobiło. Czekamy na rozwój wypadków. Boże, jeszcze będzie się tu działo, nie wątpię. Walker. Fred. I piłkę ma Lo Celso. Giovanni Lo Celso. Werner. Lo Celso. Fred. Fred! Było blisko, a jednak słupek. Piłka wciąż w grze. Gracze Comets nie utrzymali się przy piłce. To naprawdę mogło wpaść i rywale mogą być wdzięczni losowi, że nadal utrzymuje się remis. Minimalnie inna trajektoria piłki i wpadłaby do siatki. Bardzo lubię komentować takie spotkania. Piłka krąży po boisku, regularnie padają strzały. Mieliśmy już okazję oglądać bramki. Nie wiem, czy to się skończy remisem, ale nawet jeśli, żaden z widzów nie będzie się czuć zawiedziony. Karim Benzema. Rozpoczynają kontratak. Seria pięknych podań. No i strata piłki. Łatwo, łatwo, za łatwo oddali tę piłkę. Timo Werner. Czy będą prowadzili? No i strata.
Do zakończenia spotkania pozostaje 30 minut. Angel Correa. Ależ teraz luka na skrzydle. Correa przed szansą. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Szansa dla Comets, by stworzyć jakieś zagrożenie. Piłka odbita, wychodzi za linię końcową. Będziemy mieli rzut rożny. Trener zdejmuje z boiska Karima Benzemę. Jak twoim zdaniem zagrają? Dobra gra, bez zarzutu. No i ładna bramka. Niestety, nadal remisują. Może trener widzi już jego zmęczenie i chce wpuścić świeże siły na boisko. Ale świetnie teraz zablokował. Werner. Werner teraz ma piłkę. Udało mu się minąć obrońców. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Jorginho. Bale. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Jorginho! Proszę i mamy bramkę! Taktyka z wysokim pressingiem się opłaciła. Wymagało to sporo pracy, wielkiej dyscypliny, ale jest efekt. Najpierw w postaci zdobytej piłki, a potem groźnej akcji i bramki. Mamy bramkę, która może zdecydować o losach tego spotkania. Rzeczywiście, zwłaszcza w regulaminowym czasie gry. Nieudane krycie. Zawodnik z piłką mija obrońcę. Gol! Mamy remis! Sprawa rozstrzygnięcia jest nadal otwarta.